Wstałam rano z myślą taką, że jest dobry czas na wyciągnięcie trupa z szafy pod tytułem złość. Każdy z nas gdzieś jakąś złość odczuwa, chowa. Nawet jeżeli sobie mówimy, nie, ja się nie złoszczę, to nie do końca jest prawda, ponieważ każdy złość ma i odczuwa, tylko być może na przykład w dzieciństwie został nauczony, że to nie jest dobre odczuwać złość. I gdzieś tam w sobie to transformuje i chowa bardzo skrzętnie sobie do ciała. Przeważnie to się objawia na przykład kamieniami w woreczku żółciowym. I właśnie tak sobie dzisiaj pomyślałam, że dobrze by było przepatrzeć sobie, mamy teraz czas, także każdy na pewno gdzieś tam, nawet jakaś kłótnia ostatnia, czy jakieś coś, nie wiem, ktoś nas popchnął w autobusie, czy gdzieś, to też może wywołać w nas takie, no co jest? I to też jest złość. I to też jest coś, co może się skumulować w nas, a wiadomo, kropla do kropli, dzban się potem przelewa i wylewają się różne agresje. Kończy się to chorobami właśnie, niepotrzebne nam to jest. I fajnie by było, tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby dzisiaj otworzyć się na tę nieprzyjemną energię, wypuścić chociaż troszeczkę pary z siebie. Misy i gongi są bardzo pomocne w takich rzeczach. Tak to bywa w trakcie, to jest sporo nowych osób, także powiem, jak to wygląda, jak to może wyglądać fizycznie, ponieważ takie rzeczy mogą się objawić fizycznie w postaci odczuwania ciepła, zimna, odczuwania niepokoju, odczuwania różnych takich fal przechodzących przez ciało. Niektórzy odczuwają sztywność, a inni wprost przeciwnie, właśnie momentalnie się relaksują. Akceptujcie wszystko, co do Was przychodzi. Nie bójcie się tego, ponieważ nawet jeżeli są to nieprzyjemne odczucia, co zdarza się bardzo rzadko tak naprawdę, to wszystko się potem rozchodzi. To jest coś, co jest w Was. Wypuśćcie to. Pozwólcie temu odejść i otwórzcie się na tą dobrą energię, która przychodzi wraz z dźwiękiem. Misy i gongi i w ogóle, tak jak mówiłam wcześniej, dźwięk. Właśnie szczególnymi instrumentami to są te, które wymieniłam. Harfa, fortepian, wiolonczela, skrzypce. To są bardzo szczególne instrumenty, także jeżeli macie dostęp do nich, altówka, bo to też jest, jeżeli macie dostęp do nich, ktokolwiek, nie wiem, może wygrać, a może ktoś ze znajomych, warto sobie też tam pokontemplować właśnie dźwięk tych instrumentów, ponieważ one również uruchamiają w nas, oczyszczają i uruchamiają, jeżeli my tylko na to pozwolimy. Jeżeli słuchacie jakiejkolwiek sonaty Mozarta czy koncertu Mozarta, to też to się w Was uruchamia. Ja się oczywiście nie porównuję tutaj do Mozarta, ale mniej więcej chodzi mi o to, żeby Wam uzmysłowić, jaki to jest rodzaj muzyki i co to robi. To jest każde słuchanie muzyki, jeżeli my tylko na to pozwolimy, jest dla nas terapią. Także zapraszam już teraz do położenia się, zrelaksowania, do tego, żeby pozwolić sobie na to, co przyjdzie. Pomyśleć sobie o sytuacji, która... Proszę sobie pomyśleć o sytuacji, która Was złości w życiu. Może to będzie jakaś duża złość. Może to będzie jakiś drobiazg, który się ostatnio wydarzył i Was zaniepokoił. Warto wszystko. Może się zdarzyć coś w rodzaju archeologii, to znaczy pomyślicie sobie, że nie, tu nic w zasadzie w tej chwili mi nic nie przychodzi do głowy, a pod wpływem dźwięków jakaś sytuacja się wydobędzie. To po prostu obserwujcie to. Obserwujcie swoje myśli. Nie zatrzymujcie się na tych rzeczach.
tylko pozwólcie tej energii, temu, co do Was przychodzi, tym myślom, tym uczuciom, pozwólcie płynąć. Niech to się dzieje. I pamiętajcie, wszystko, co się wydarzy, wszystko będzie dobre. Wszystko jest dobre. Oddychajcie spokojnie, głęboko. Każdy dźwięk, jakikolwiek dźwięk, który do Was przyjdzie, będzie pogłębiał tylko Wasz stan relaksu, stan przyjemności. Całą swoją uwagę na dźwiękach, które do Ciebie docierają. W tej chwili nic innego nie jest ważne, tylko Ty i dźwięki. Jesteś bezpieczna, bezpieczny. Zagłębiasz się w siebie.
Thank you.